Słuchajcie, jest misja. Otóż byliśmy na tenisie i mój tenis, moja gra w tenisa trwała dosłownie jakieś 10 minut, dlatego że jest straszny wiatr, a ja mam problemy z zatokami przez alergię i od razu mnie tak zaczęły boleć zatoki, zakładałam kaptur, zatoki, uszy, cała głowa, to jest okropne uczucie. Nie wiem, jeżeli macie jakieś sposoby na to, to możecie powiedzieć, bo za każdym razem, kiedy jest jakiś większy wiatr, albo wychodzę z wody, nawet latem, z jakiegoś morza, to umieram później przez długi czas, więc stwierdziłam, że wracam, ale nie mam klucza, bo nikogo nie ma w domu, więc wchodzę przez okno, to jest moje okno, tu tak łatwo jest się włamać, serio masakra, to jest tak łatwo się włamać i mnie na przykład porwać w nocy, że ja się aż boję. No, ale musimy nagrać to i to okno jest jeszcze zepsute i widzicie, ta górna część, która jest tam rozsuwana do góry, ona się dobrze nie trzyma, więc jak tam wsadzę łeb, to może mi spaść i mi odciąć głowę, więc muszę to podtrzymywać, to jest pewne. I muszę jeszcze się później wrócić po to, bo wolę mieć dwie ręce wolne, jakby to okno mi spadało na łeb. Misja zakończona sukcesem, wróciłam do was drzwiami, więc git, ja to jednak nie muszę nosić w ogóle kluczy ze sobą. Siema, siema. Ja umyłam sobie przed chwilą włosy, ogólnie się umyłam. Zobaczcie, moja morda, ogólnie pryszcze. Jest postęp w porównaniu do tego, co jak było, jak przyjechaliśmy po tej podróży drugiej samolotem, miałam masakrę. Ale teraz na przykład tu, to nie są pryszcze, to już są przebarwienia po pryszczach, widzicie to? Jedyny pryszcz, jaki jest, to jest tu. I tu. A tu, widzicie, to są przebarwienia. Nigdy nie miałam problemu z przebarwieniami, ja teraz mam. No ale trudno, trudno. I ogólnie dzisiaj taki poranek. Obudziłam się na początku o jakieś 3:00, bo mi się śniły jakieś głupie rzeczy. Później o 6:00, ale zasnęłam i ostatecznie spałam do 9:30 chyba. Jestem, słuchajcie, załamana, wiecie czym. Kupiłam telefon, specjalnie 256 GB pamięci. iPhone 12 Pro, kurde, nie wiadomo co. Specjalnie wydałam na to więcej hajsu, mówię, dobra, 128 czy 256. Dobra, wezmę 256, żeby być spokojna i tak nie zapełnię. Zapełniłam. I to głównie zdjęciami i filmami, więc świetnie, bo ja aplikacji nie mam jakoś bardzo dużo, tylko takie użyteczne, nie mam żadnych tam gier i w ogóle, więc... Ja nie wiem, słuchajcie, to jest jakaś porażka, naprawdę to jest po prostu porażka. I tutaj u nas to ostatnio się zrobiło wiecznie, zimno. Co prawda, no 20 stopni. To nie jest zimno ogólnie we porównaniu do Polski, ale jak już tu trochę jesteśmy, to ja już się przyzwyczaiłam do tych temperatur i no na przykład w takiej pogodzie, to patrzcie sobie, zasuwam w takiej dużej bluzie i w dresikach i jest git. Chociaż pewnie później jakbym miała gdzieś chodzić, się przebiorę, bo jednak może być za gorąco. Co ja dzisiaj robię? No co ja dzisiaj robię? No robię coś. A więc tak, leki na psychę by się przydało wziąć, to zaraz wezmę. Tak, muszę ogarnąć do końca konkurs, który wam robiłam na Instagramie. Wiecie, poogarniać adresy, bo 20 osób miałam zebrać adresy, w sensie dane do wysyłki, przekazać jej, firma będzie wysyłała te nagrody. I dzisiaj, w ogóle planowałam zrobić live'a na Insta dzisiaj, rzeczywiście, taki był plan. Możliwe, że go zrobię, fajnie by było, bo dawno nie robiłam i no, zapomniałam o możliwości w ogóle robienia live'ów. I dzisiaj możliwe, że pojadę z mamą do różnych, tam jest taka... Kurde, jak jest Piotrkowska w Łodzi, no nie? No to jest taka mini, mini, mini Piotrkowska i tam są różne jedzenia, właśnie jakieś tam sklepiki i tak dalej. No ewentualnie tam można było jakoś pracy poszukać, ha, ale nie wiem, bo ja nie mam nadal tego social security, może dzisiaj też złożę wtedy dokumenty na to. No nie wiem, zobaczymy, coś takiego. Dzisiaj też zrobię na siłkę. To muszę zrobić trochę make-up, bo w sumie dzisiaj, no jak mam wychodzić w ogóle, no to może zrobię. Więc mogłabym tutaj z wami, ale chciałam wam przy okazji opowiedzieć o przedwczorajszej rzeczy, to myślę, że mogę zrobić make-up, to jest super opcja, tylko że nie mam za bardzo jakieś tam ułożyć, musiałabym sobie przestawić biurko, tak, kurde, ja to biurko chyba sobie przestawię pod okno, ten mój pokój to jest taka żałość, ja wam pokażę, on jest takim bałaganiarstwem, ja w Polsce utrzymuję porządek w pokoju, jestem najporządniejsza za domu, a tu, to ja mam świadomość tego, że my tu jesteśmy tylko na jakiś czas, ja po prostu robię tu taki, patrzcie. I tak już ulewa mi wczoraj trochę ogarnęła, ale naprawdę była masakra. Najgorsze, co mogę robić, to make-up do telefonu, nie do lusterka, ale zrobię to dla was. Słuchajcie, ja to zrobię dla was, naprawdę. Okej.
chciałam Wam powiedzieć o tym, że 2 dni temu rodzice nas tak naprawdę no tak zmusili, namówili, żeby pójść tutaj do kościoła, bo tu ja jestem taki zielonoświątkowy, czy jakoś tak powiedzieć, słuchajcie, ja się za bardzo nie znam, ale Wam mówię to, co wiem. I właśnie, żeby pójść zobaczyć, jakie oni tutaj to obchodzą, bo oni to trochę inaczej, te ich msze, ceremonie, nie wiem jak to nazwać, kurde, ale no wiecie o co chodzi. Nabożeństwa, o, nabożeństwo to jest dobre słowo. I poszliśmy tam. I oni rzeczywiście, słuchajcie, to tak, wchodzimy tam. Właśnie nie mogłam za bardzo nagrać. Nie chciałam tak nagrywać, bo to by było takie niemiłe, jakby ktoś to obczaił. Ale są no, różne transmisje w internecie, więc mogę Wam później pokazać, albo możecie sobie sami obczaić. No, w każdym razie wchodzimy i oni zaczynają, słuchajcie, jak jakiś koncert, po prostu. Instrumenty, śpiewy i w ogóle. I to nie było takie smutne, jak u nas w kościołach. Jest po prostu takie, że to jest wszystko przypomnione takim smutkiem. Takie. Dla mnie, jak ja patrzę na to obiektywnie, bo ja nie jestem jakaś wierząca ani tu, ani tu, to po prostu patrzę, jak to wygląda z zewnątrz. No i tam to jest taka depresja w Polsce, a tutaj jest naprawdę, że aż chętnie, w sensie miło mi się tam się działo, chociaż ja nie czerpałam z tego jakiejś wartości religijnej, jedynie taką bardziej doświadczenie, kultura i tak dalej. I naprawdę spoko. I tak, i są osoby, które tam grają na instrumentach na żywo, są jakby z chór. I słuchajcie, ja tak siadam, patrzę i ta jedna dziewczyna z tego, co tam śpiewała, mówię, kurde, to jest ta z Maka, to jest ta, co Wam mówiłam, to taka mega, mega miła. I ona pewnie ogląda teraz ten film, bo ona wie, że ogląda moje filmy, chociaż nie rozumie w ogóle, co ja tam mówię. Ale jest taka kochana, słuchajcie, jest naprawdę taka fajna, że właśnie w tym Maku, ona ze mną robiła rozmowę do Maka, taką, wiecie, kwalifikacyjną na wideo, ja tam nic nie ogarniałam, ona mi wzięła do tego Maka, chociaż ona nie była żadną szefową, tylko taką pracownicą. Później po tym Maku też gadałyśmy, ona miała ze mnie bekę z tego, że ja sfałszowałam ten już social security number w zgłoszeniu do pracy, bo go w sumie nie mam. I później się właśnie spotkałyśmy w tym kościele i gadałyśmy później i serio, no naprawdę, te osoby tam są w ogóle, ja Wam zaraz powiem jeszcze po kolei, ale z nią to właśnie jakoś się tam mamy umówić, żeby gdzieś wyjść, pogadać, ja mówię, żeby była może nawet do mnie na chatę jak chce, tylko miała mi tam dać znać, kiedy ma, wiecie, jakieś wolne dni od pracy. Bo ona tam też coś zaczęła studiować i w ogóle średnio rozumiałam, ale w ogóle ten mój angielski to jest, słuchajcie, taka beka, że w sensie niby ludzie mówią, że jest okej, okay, że rozumieją i to jest najważniejsze, że rozumieją, ale ja wpycham czasem, ja nie myślę, co mówię, bo jeżeli, wiecie, ja na przykład wiem, że he to jest on, she to jest ona, ale jeżeli ja muszę gadać tak szybko i nie myśleć nad tym, co ja daję, tylko po prostu z głowy, to co mi wpadnie do głowy, no to ja na przykład o żulowej gadałam, mówiłam coś, że chciałam powiedzieć, że no ona, załóżmy, umie grać w tenisa, to gadałam hi o niej, rozumiecie to? Po prostu, no naprawdę, gadam takie bzdury często, ale oni rozumieją, o co chodzi i w sumie to jest beka przynajmniej. Ja na przykład też nie wiem, jak coś powiedzieć, przykładowo jak była sytuacja, że chciałam wytłumaczyć, że kort tenisowy jest obok placu zabaw i zapomniałam, że plac zabaw to jest playground, to powiedziałam coś takiego, że no ten kort tenisowy jest next to i plac zabaw. Słuchajcie, no ja naprawdę gadam takie bzdury, no ale jakoś w miarę się dogadujemy. I właśnie chciałyśmy gdzieś wyjść na jakieś jedzenie, coś, ona w następnym tygodniu ma prawko, zdaje, więc zobaczymy, mam nadzieję, że jej dobrze pójdzie. No tutaj chyba się nie zdaje za trudno, więc liczę, że będzie git. I tak naprawdę to jest jedyna taka osoba, którą ja tak znam tutaj, więc no to jest taka beka, czyli taka osamotniona, słuchajcie, w tych Stanach. No nie, no masakra, nie ma z kim wyjść do jakiegoś klubu, cokolwiek. Masakra, serio. Słuchajcie, już widzę, że ten makijaż to będzie taka porażka, że w ogóle mi się na to nie chce patrzeć w lusterku, nie obchodzi mnie to, trudno. No, ale ogólnie była tam msza i każdy przeżywał to na taki inny sposób. To było niezłe, że serio, byli ludzie, którzy po prostu płakali, trzęśli się, wiecie, jakby, nie wiem, jakieś napady mieli, a byli tacy, którzy śpiewali, tańczyli, byli też tacy neutralni, którzy po prostu tam patrzyli, jakoś tam sobie byli. Nasz sąsiad z naprzeciwka, to jest po prostu taki hit, on, no, wymiatał tam w tym kościele najbardziej. Wychodził, słuchajcie, z takich rządków, i tam też są wygodne się siedzenia, już tak pomijam, ale wygodne zdecydowanie w porównaniu do tych ławek takich w Polsce. Wychodził z tych rządków, tańczył, ręce tak do góry trzymał, aż się spocił, słuchajcie. Ja Wam mogę pokazać, jakie on robił ruchy mniej więcej, bo zaobserwowałam, on robił coś takiego. Tak, na przykład, albo robił... Tak,
I tak cały czas, wiecie, tańczył. Czekajcie, jak on to jeszcze robił? Muszę go sobie wyobrazić. A jakoś tak... Coś takiego. I on generalnie tak nas strasznie namawia, żebyśmy chodzili do tego gościa i w ogóle. My tak bardziej, wiecie, ze względu na doświadczenia, ale on jest mega wierzący. I właśnie później był moment taki, że już wszyscy sobie tam siedzieli i ten cały pastor, który jest takim showmanem, serio, on tam robił takie widowisko, wiecie, aktorem takim gadał, tak napędzał tych ludzi, że tam ci siedzieli, słuchali, tacy i tak yes, yes, amen, amen, aleluja i w ogóle tak gadali, serio, no byli tacy mega zawzięci, ale w sumie to jest z jednej strony pozytywne, z drugiej strony mnie to tak szokowało, jakby oni byli jacyś zahipnotyzowani, dosłownie zachowywali, albo coś gadał właśnie ten pastor, a oni nagle wstawali i w ogóle zaczynali jakieś tańce robić, no masakra, naprawdę, ja byłam w szoku. Później był moment, że on, jakby ten pastor i jeszcze tam jakieś z tamtego kościoła, tak podchodzili do ludzi i tak kładli im ręce na głowy i tak, wiecie, i tak odprawiali jakieś tam... gadali tak jakieś modlitwy nad nimi, żeby jakieś uzdrowienia czy coś im robić, a tamci ludzie, którzy mieli te uzdrowienia, to po prostu się trzęśli, cali, jakąś wpadali w taką no masakrę, ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. I jeszcze w pewnym momencie on powiedział, że teraz tutaj jest obok nas gdzieś Duch Święty, ja się tak obstrałam, mówię, co, nie, nie. No ale w każdym razie, słuchajcie, no fajnie, ciekawe doświadczenie, zdecydowanie, jakby ktoś z Was był, albo nawet jeżeli nie będziecie, to obejrzyjcie sobie to jako transmisję na live, bo to wiadomo, że na żywo jest inaczej, ale jednak jakaś namiastka tego może być i tak wybieram, jakbym miała chodzić tak do co niedzielę do kościoła, czy to polskiego, czy tu, to bym chodziła tu. W sensie wiem, że w Polsce też są takie kościoły, ale jednak mimo wszystko jest trochę inna mentalność ludzi i to się zauważa. Na przykład po tym całym nabożeństwie byliśmy i wszyscy do nas zaczęli podchodzić, wszyscy zaczęli się pytać, jak mamy na imię, ile mamy lat i w ogóle zaczęli tam z nami rozmawiać, jakaś konwersacja, poznawać się. Słuchajcie, w Polsce to jest po prostu... no nieporównywalne. Wszyscy wychodzą i zaraz na ulicach w korku na siebie bluzią, trąbią, a tutaj jest to takie, no takie miłe. I właśnie też gadałyśmy sobie z tą dziewczyną, którą poznałyśmy i no ze wszystkimi, naprawdę, każdy tam był tak miło nastawiony, nawet był jeden facet, który pochodzi z Polski, ale powiedzieć po polsku umiał tylko moje imię jest Mateusz, ale nie, no fajnie, fajnie, oni są wszyscy tacy naprawdę uroczy, więc ciekawe doświadczenie. Pijam to do żulowej, żeby tata nie słyszał, bo chcę o nim coś powiedzieć. Zobaczcie, jaki to jest uroczy człowiek. Mówi mi tak: Juliu, a chcesz może deserek z brzoskwinią będę robił? A ja mówię, ty będziesz robił deserek? No to koniecznie muszę spróbować. I mi dał taki deserek. Z brzoskwinia z puszki. I dżem. Nie, no to jest takie urocze. Ja nie... prawie waliłam. To jest takie urocze. Dla mnie to jest po prostu jeszcze jakaś woda. Dwa składniki, ale to jest takie od serca. Taki deserek, taki uroczy człowiek dał mi deserek. Nie, no ja nie mogę, serio. No zaszalał. Słodziak taki, że hej. Zobaczcie, akurat podjechał kurier i ja go Wam nagram, bo oni tutaj mają takie zupełnie inne samochody, że w ogóle nie mają drzwi z przodu i sobie tak jeżdżą. I on chyba akurat do nas nie... żeby nie zobaczył, że go nagrywam. On do nas akurat nie podjechał, tylko chyba do tamtych. I oni tutaj nie robią tak, że dostarczają, że dzwonią do drzwi, żeby jakiś podpis raczej, no chyba, że jakaś, nie wiem, przesyłka może za poobraniem, ale zazwyczaj po prostu kładą przed drzwiami, dzwonią dzwonkiem bądź pukają i jadą dalej. Nie wiem, zobaczymy, jak tam będzie. Bo u nas tak do tej pory tylko i wyłącznie tak robili. No widzicie, kładzie? On nawet nie zadzwonił dzwonkiem. On nie robił wczoraj, że go nagrywam, bo to będzie przerażające. Że co ja robię z oknem, nagrywam kuriera. No ale tego chciałam pokazać, taka różnica, która mi się też rzuciła w oczy. I wszyscy jeżdżą właśnie takimi buźkami. Jest pełno ofert pracy, żeby być kurierem. Wyobraźcie sobie, jak ja bym była kurierem, ale to by była beka.